Cześć, z tej strony Tomek. Witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym właśnie naszemu Trading Botowi. Tym razem ciekawa historia oraz jeszcze ciekawsza implementacja zagadnienia. Także zapraszam Cię do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Na początku może parę słów wstępu dla osób, które oglądają ten odcinek jako pierwszy tej serii. Zachęcam do prześledzenia poprzednich odcinków. Opowiadam w nich, w jaki sposób tworzę prostego bota grającego na giełdzie kryptowalutowej, do tej pory grającego na Binance, tym razem również grającego na giełdzie KuCoin. Bot realizuje prostą strategię, po prostu kupuje tanio i sprzedaje drogo. Kupuje, jeśli cena spadnie o założoną wartość lub procent, oraz sprzedaje, jeśli ta cena wzrośnie o odpowiednią wartość lub odpowiedni procent. Celem tego projektu jest przede wszystkim pokazać Wam, w jaki sposób proces budowy takiego bota wygląda, z jakimi problemami trzeba się zmierzyć oraz jakiego typu właśnie rzeczy są możliwe do zaimplementowania. Całość rozwiązania dostępna jest na GitHubie, kod źródłowy jest otwarty. Ja tutaj tym zarządzam i tworzę. Wszystkiego dowiecie się z GitHuba, ponieważ również umieściłem tam odpowiedni opis, który pokazuje, w jaki sposób z niego korzystać. Oczywiście wersje instalacyjne też są na GitHubie, tutaj w zakładce Release. Ja tutaj udostępniam paczkę do instalowania na systemach Windows. Bot działa tak naprawdę na każdym systemie. Tutaj na Telegramie również znajdują się osoby, które uruchamiają bota na Linuxach, na innych różnych systemach. Oczywiście kwestia tego, co komu bardziej odpowiada. Również mamy jednego przedstawiciela społeczności, który uruchomił projekt na systemie Raspberry Pi. Wszystko również jest opisane, także każdy chętny może spróbować i myślę, że niedużym nakładem pracy tego bota spróbować wykorzystać. W tym odcinku chciałbym zakomunikować, że po prostu zaimplementowałem obsługę giełdy KuCoin. Tutaj historia jest o tyle ciekawa, że po prostu chłopaki z Telegrama, tutaj osoby oglądające mój kanał, zebrali się i postanowili złożyć się na implementację tej funkcjonalności, co uczyniłem. Jest tam jeszcze jeden błąd do poprawienia, natomiast nie występuje on zawsze, dlatego już pozwoliłem sobie ten film przygotować i upowszechnić go wszystkim oglądającym. Tutaj chłopaki, którzy złożyli się na tą funkcjonalność, oczywiście również nie mieli nic przeciwko, aby ta wersja również była otwarta, źródłowa i dostępna dla wszystkich, także możecie śmiało im podziękować, również dołączając do tej społeczności. Jeśli chodzi o pomoc w zakresie bota, to tutaj zapraszam na Telegram. Ostatnio również pojawiły się wyniki jednego z uczestników i skorzystających z tego rozwiązania. Poprzednie tak zwane statementy z giełdy, z tego, w jaki sposób bot działa, również znajdują się na Telegramie. Link do Telegrama w opisie tego filmu, tam znajdziecie pomoc, tam również rozmawiamy na tematy około kryptowalutowe. Jak wygląda mniej więcej taki statement? Widzimy, że bot pracuje praktycznie na okrągło, 24 godziny na dobę. Kupuje tutaj w parze NIO do BTC, kupił za 16,74, sprzedał za 16,86, potem kupił za 16,84, sprzedał za 16,95, także gra na takich niedużych różnicach i biorąc pod uwagę to, że bot pracuje dla osoby, która go uruchomiła praktycznie cały czas, myślę, że tego typu niewielkie kwoty
w perspektywie czasu pozwolą właśnie złożyć je na jakąś konkretną wartość, konkretną sumę. Także to jest takie małą łyżeczką branie, ale złotą. I dzięki temu bot pracuje i generuje nam jakieś oczywiście zyski, zależne od tego tak naprawdę jaką kwotą tutaj gramy. Może jeszcze kolejny statement, tutaj tym razem DOT do BTC i ponownie bot kupuje za 38,490, potem sprzedaje za 38,700. Tutaj gdzieś dalej przejdźmy, może kupuje za 39,240, sprzedaje za 39,465 i widzimy, że tutaj w różnych odstępach czasu, czasami co kilka godzin, czasami co kilkanaście minut, także to już tak naprawdę zależy od rynku. Oczywiście przypominam, że to nie jest złote rozwiązanie, to nie jest maszynka do robienia pieniędzy. Dużo zależy od ustawień bota, dużo zależy od trendu aktualnie panującego na rynku, na danej giełdzie. Także myślę, że przynajmniej warto spróbować go uruchomić, zobaczyć jak to się sprawdza. Dla wszystkich osób, które chciałyby go spróbować, będę wdzięczny, jeśli zarejestrujecie konto, na którym bot będzie rozgrywał wasze pozycje z tych tutaj dostępnych na GitHubie linków referencyjnych. Dzięki temu każda operacja złożona przez bota będzie dla mnie generować również jakiś tam nieduży zysk z tytułu tego, że konto to zostało zarejestrowane z podanego przeze mnie linku referencyjnego. Także na ten odcinek to już wszystko. Serdecznie zapraszam do dołączenia do społeczności na Telegramie, do skorzystania z bota i życzę powodzenia. W razie pytań odsyłam do sekcji komentarzy. Na ten moment już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.